Dzień dobry wszystkim. Pierwszy raz w historii mojego kanału nagrywam film o popołudniu, nie rano, także ciekawie jak to wyjdzie, jaki będzie kontrast. No i co, zaczynamy w tym samym punkcie, w którym skończyliśmy poprzednio. Sabo kontynuuje rozmowę z Iwankowem i Dragonem i pada pierwsza ważna kwestia w rozmowie. Revo mieli trzy cele, które zrealizowali. Czyli oficjalne wypowiedzenie wojny niebieskim smokom poprzez zniszczenie ich symbolu, uratowanie Kumy i zniszczenie ich zapasów żywności. No i po tym wszystkim, czego dokonali, cała trójka stwierdza, że zwrócili na siebie uwagę całego świata. Oraz pada kolejna ważna kwestia, że teraz i marynarka rozpocznie przeciwko nim mobilizację sił. Tak to chyba można przetłumaczyć? Nie wiem, być może. Tutaj w domyśle, że teraz nie tylko agenci rządu będą przeciwko nim walczyli. Dragon też mówi o 12 krajach, które odwróciło się od rządu i wszczęło przeciwko nimi bunt. I dzięki temu rewolucjoniści mają silniejsze poparcie w świecie. A 8 z tych królestw już oficjalnie dołączyło do Revo. Iwa oczywiście dodaje, że jednym z tych 8 królestw była wyspa Lulusia, ale cóż, została wymazana. Dragon natomiast mówi, że cenzura rządu nie pozwoli, by ktokolwiek dowiedział się prawdy o losie królestwa Lulusi. Kocham tą nazwę. Lecz nadal pozostało 7 krajów, które wprost wypowiedziały rządowi wojnę. I nie będą płacić trybutu na światową szlachtę oraz pozwolić się na dojenie surowców naturalnych. No i teraz włożę kij w mrowisko, bo to mi przypomina działanie jednego z krajów w naszym świecie. Nie powiem jakiego, domyślicie się. Dobra, no i co? Iwankow podsumowuje, że Marijo to niezdobyta twierdza, jednak teraz są bez jedzenia, co powoduje, że smoki są odcięte od dostaw żywności, a w przyszłości będzie można ich oblegać. Dragon też podsumowuje, że ich odcięcie od zaopatrzenia to powolny proces, aczkolwiek skuteczny. I dodając jeszcze, że prawdziwa walka rozpocznie się wtedy, kiedy rząd zmobilizuje boskich rycerzy. Ciekawostka, byli już wcześniej wspomniani przez Akainu w kontekście procesu sądowego między świętym Carlosem i tym zielonym gostkiem, który uratował Shirahoshi. Dalej w rozmowie pada kwestia, że Sabo będzie teraz głównym targetem rządu, jest znany jako Imperator Płomieni i tak dalej. No ale przechodzę do kwestii Kobry. Oczywiście Dragon i Iwankow nie wierzą, że Sabo go zabił, jednakże wieści o tym, że brat Luffy'ego zabił Kobrę, poszły w świat. Sytuacja dziwo im pomogła, bo dzięki temu Sabo zdobył reputację oraz rozgłos i cały świat tym żyje, także nieźle. Na co wszystko Iwa i Dragon zaczęli wypytywać prawą rękę Dragona o sytuację z Kobrą i w tym miejscu zaczynamy retrosy z Reverie, czyli cała akcja odbicia Kumy i tak dalej. Wszystko odbyło się miesiąc temu, no i widzimy spanikowaną szlachtę, która ucieka przed płomieniami i wybuchami. Wiedzą też, że za atakiem stoją rewolucjoniści oraz są wkurzeni na to, że ich symbol został zniszczony, a także zapasy żywności spłonęły. No i jeden z tych uciekających smoków wkurza się na swojego niewolnika, nie jest z niego zadowolony oraz chce mu strzelić w łeb, lecz Karasu go ratuje. No i tam ogólnie Karasu składa wszystkich randomowych agentów rządu w okolicy. Okazuje się nawet, że jest on posiadaczem logii sadzy, czy czegoś takiego w każdym bądź razie. W międzyczasie Lingberg uwalnia każdego napotkanego niewolnika, no i rozpoczęła się walka Karasu z Fujitorą, a Morley jednocześnie walczy z Aramakim. Pada tutaj ważna kwestia, że Fujitora oraz Green Bull nie mogą walczyć na fulla, bo z raniem nie niebieskie smoki. No, Fujitora trochę tutaj zachował się jak idiota, bo chciał przywołać meteoryt. No cóż, Oda musiał ich jakoś znerfić. Pojawiają się dawni członkowie CP9, którzy teraz są CP0. No i zmienili się w komentatorów i tam sobie mówią, że dwójka admirałów to siła, która by odmieniła każde pole walki. A gdy reszta Revo sobie walczy, to Sabo poszedł po Kumę. Widzimy też Bonnie w międzyczasie. Widzimy również świętego Carlosa, który narzeka, iż nie zdobył Shirahoshi. W międzyczasie Vivi rozmawia z Lucim o tym, że on ją irytuje,
a ona czeka na garpa. Lucci odpowiada, że ją ochroni, z czego księżniczka sobie drwi oraz boi się, że ponownie spróbują złapać Shirahoshi. Rozdział kończymy tym, że Kobra przychodzi na wizytę do Gorosei. Oczywiście tylko on może wejść, a jego ochrona zostaje z tyłu. I Kobra mówi do swojej ochrony, że lepiej by było, jakby się zajęli Vivi. Rozdział typu mocno przegadany, tak samo jak poprzedni, ale ważny fabularnie. Ponownie moja ocena to 7 na 10. No i co? Pierwszy temacik to kontrowersje wokół walki Aramakiego z Morlejem. I w fandomie pojawił się ten temat, w sumie nie wiem dlaczego. Według z tego co czytałem, to ludzie uważają teraz Aramakiego za leszcza, a Revo są dużo silniejsi niż wszyscy myśleli. Ja z tym drugim się zgodzę, bo ładnie wypadli, pomimo tego, że admirałowie nie mogli walczyć na fulla. Natomiast oceniać siłę Aramakiego po jednym kadrze, gdzie Morley mu odciął tylko jedną rękę i to jeszcze w formie drzewa? No ludzie, trochę powagi. Momonosuke całego go laserem zdzielił i nic mu nie było. Gdyby Shanks nie przypłynął, to pewnie Słomianie by musieli dołączyć do walki z Green Bullem na Wano, ale to już mniejsza. Chłop jest gigakoksem, a fandom na podstawie jednego kadru ocenia całą jego potęgę, nawet... Dalej mi się nie chce tego komentować. Drugi temat to Boscy Rycerze, kolejna organizacja rządowa. I w ogóle spójrzcie, jak fajnie to się rysuje. Macie marynarkę podległą rządowi i na przykład dojdziecie w jej strukturach na szczyt. To dalej istnieje forma awansu już w strukturach rządu. Fajne jest też to, że marynarka odpowiada za ogólny porządek i piratów. Agenci Saifa Polza, rewolucjonistów i innym tego typu postaciom, a boscy rycerze zapewne odpowiadają za ogólną ochronę światowej szlachty i przedstawiają jej interesy. Tylko mam nadzieję, że to nie jest kolejna organizacja wprowadzona po to, by zostać pokonaną przez Słomianych, czy coś. I faktycznie będą mieli wpływ na świat polityki w uniwersum. Poza tym nie wiemy, czy posiadają jakieś struktury, czy to jest masa randomów plus na przykład 9 potężnych generałów. Niestety na więcej informacji musimy czekać. Trzeci temat to brawa dla Ody. Z tym, jak on chce obalić Świętą Ziemię. Nie jakieś dziwne plany, inwazja na pałę czy cokolwiek takiego, tylko logistyczne podejście z głową. Zniszczyć najpierw zapasy w centrum wroga, by ich zagłodzić i zmniejszać powoli łańcuch dostaw. Coś fantastycznego. Czuję się jakby czytam, nie wiem, Kingdoma bardziej. Jeszcze raz brawa dla Ody, że rewolucjoniści podeszli do sytuacji bardziej realistycznie, racjonalnie i strategicznie. Naprawdę czapki z głów. Czwarta rzecz, która w sumie jedynie mi się nie podobała w tym rozdziale, to byli agenci Saipa... Chyba 9 byli. Dobra, 9. A teraz CP0? Zostali sprowadzeni do roli komentatorów. Mogliby pomóc przy walce z Revo, ale cóż, można to sobie wyjaśnić tym, że nie chcieli przeszkadzać admirałom w walce. W ogóle skoro Revo chcą zagłodzić smoki, to w takim razie kłóci się z filozofią Sanjiego, gdzie on chce nakarmić każdego, kto czuje się głodny. Więc pytanie, co tu zwycięży? Czy plan Dragona i spółki, czy jednak Luffy znajdzie inne rozwiązanie dla problemu niebiańskich smoków. Bo w sumie pojawia się tutaj ciekawa kwestia, co realnie z nimi zrobić, gdyby rząd na przykład upadł. Od takich zabić albo wsadzić gdzieś do więzienia? Zawsze w ogóle Oda może zrobić tak, że Revo ich zabiją, a Gumiak i Słomiani będą skupieni na głównych wrogach typu Gorosei czy Imsama i nie będą nawet świadomi rzezi pośród światowej szlachty. Także piszcie wszystko, co myślicie i na razie.